No witam, witam serdecznie. Dzisiaj mamy tłusty czwartek, 4 lutego 2016. No postanowiłem tej tradycji dać upust. No i oczywiście kupiłem pączki, które zakupiłem w markecie Mila w Trzciance. Bardzo, jak widać, bardzo ładne i zapewne za chwilę będą bardzo i pyszne. Do tego kawusia, cappuccino. Tak więc wszystkim w tym dniu życzę smacznego, tłustego czwartku. Nie przejmujmy się zbytnio kaloriami. Zbijemy je w trakcie Wielkiego Postu, jedząc chleb i wodę, tak trochę żartując. A tymczasem pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądają i smacznego. Witajcie ponownie. Przed chwilą nadgryzłem pierwszy kęs, a można powiedzieć dwa kęsy tego pączka, jakże smacznego się okazuje. Jest nadzienie różane, tak więc według tradycji stało się zadość, jednym słowem. Myślałem, że będzie inne, ale jestem mile zdziwiony. No kupiłem je, jak mówiłem, już w markecie Mila, ale wiem, że są też inne pączki gdzie indziej zrobione, bardzo też pyszne. Jak tu mój kolega na Facebooku pisał, że firma Bochenek Trzcianki też bardzo pyszne piecze. I na pewno tak jest i tego nie podważam. Na pewno też Motyl cukiernik bardzo dobre robi. No i także inni. Zapewne też w Elbie robią też pyszne pączki. Tak więc wszystkie pączki dzisiaj są bardzo pyszne i wszystkim życzę smacznego jeszcze raz. No i cieszmy się tą chwilą, cieszmy się tą tradycją, jakże smaczną, abyśmy jej nigdy nie zapomnieli. Bowiem mimo wszystko nie dbajmy już w tym dniu o kalorie specjalnie. Więc tradycja w tym momencie jest dominująca. Tak więc wszystkim smacznego i do usłyszenia. Trzymajcie się, pa pa.